Panie mecenasie, jakie jest stanowisko stowarzyszenia w zakresie wniesionego zażalenia? W sądzie popieram tutaj złożone zażalenie, mimo drobnych mankamentów, zażalenie zasługuje na uwzględnienie i jest zasadne. Na co dzień wykonuję swój zawód adwokata w Republice Federalnej Niemiec i mam taki pewien niedosyt co do działania wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie, zarówno prokuratury wojskowej, gdzie reprezentuję dwie rodziny, których krewni. Proszę poczekać, panie mecenasie, tak, wciągniemy do protokołu. Co do podjętych działań. Proszę bardzo. Reprezentuję dwie rodziny. To jest świętej pamięci Stefana Melaka i świętej pamięci Anny Walentynowicz. Jak już mówiłem, mam dosyć duży niedosyt co do działania wymiaru sprawiedliwości. Również spoglądając tutaj na uzasadnienie pani prokurator, które Wysoki Sąd tutaj odczytał, no, stwierdzam elementarne niezrozumienie tematu, niezrozumienie problematyki i prawa międzynarodowego. Jeżeli pani prokurator aż tak daleko w swoich wywodach idzie, że nie widzi tutaj zawarcia umowy, to bym odesłał do podstawowych podręczników prawa międzynarodowego. Jest to, bym powiedział, no, w pierwszych semestrach na studiach prawniczych jest to wiedza ogólnie dostępna. I nawet tutaj został dołączony dokument z samej kancelarii prezesa Rady Ministrów, to znaczy zostało, wniosek dowodowy jest w aktach, tak? Który jeszcze tak złożono. Tak, to jest istotne. Tak jest. Jeszcze raz ministrów i pismo do mecenasa Rafała Lubelskiego z 3 sierpnia 2011 roku, gdzie jest mowa o tak zwanej konkludentnej formie zgoda na zastosowany przez Federację Rosyjską reżim prawny została udzielona w formie konkludentnej. Pytanie oczywiście opinia publiczna nie tylko pyta się, kiedy to nastąpiło, czy jak prezydent, czy jak premier Putin, premier tu się pokrytywali w Smoleńsku, czy w namiocie, gdzie wspólnie siedzieli, ale to jest strona, która powinna zostać tutaj wyjaśniona w postępowaniu. Na pewno do zawarcia umowy doszło, a zacytuję tutaj jeszcze z książki Edmunda Picha, akredytowanego polskiego, Moja czarna skrzynka, który pytany przez dziennikarza Michała Krzymowskiego, a swoją drogą, czy Polska podpisała z Rosją jakieś porozumienie dotyczące 13 załącznika? Odpowiedź Edmunda Picha, sam się nad tym zastanawiam. Nie wykluczam, że załatwiono to na gębę. Tutaj Edmund Klich potwierdza tak zwaną konkludentność, konkludentne działanie premiera Tuska i nazywa to działanie na tak zwaną gębę. I jeszcze dalej pozwolę sobie zacytować z książki Edmunda Klicha, który tutaj w swoim jednym dokumencie pisze: wyraziłem również swoje zdziwienie, że w tak ważnej sprawie nikt w kraju nie podjął odpowiednich działań prawnych w celu ustalenia zasad badania wypadku, i według mojej oceny pozostawiono rozwiązanie tego problemu w stronie rosyjskiej. Tu mamy znowu konkludentne działanie. Umowa została zawarta, to jest fakt. A skutki tej umowy widzimy na co dzień. Brak dostępu do czarnych skrzynek znajdują się nadal na terenie Federacji Rosyjskiej. Konstytucyjny minister Jerzy Miller jedzie do Rosji jako kurier, gdyż odebrał kopię, gdzie brakowało 17 sekund zapisu z czarnej skrzyny. I to potwierdza nierzetelność działania i nierzetelność podejścia tej sprawie organów władzy publicznej. Tak samo wrak do tej pory znajduje się jeden z podstawowych dowodów w postępowaniu
znajduje się na terenie Federacji Rosyjskiej. Rdzewieje, jest pucowany, jest czyszczony, jak zanim dziennikarze mają dostęp do niego. Są zacierane w ten sposób dowody pierwotne. I cała ta sprawa potwierdza tylko, że to porozumienie, ta umowa, która według artykułu 231 Kodeksu Karnego powołuje się na paragraf trzeci. Jeżeli sprawca czynu określonego w paragrafie pierwszym działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Umowa ta, o której już wiemy, że została zawarta, bo można zawierać jaką umowę również ustnie, komplementnie, nie została ratyfikowana, nie została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Premier podpisał umowę, której treści nawet sam nie znał. Nie znaczy podpisał, zawarł umowę, której treści sam nie znał. Gdyż z jednej strony premier powołuje się na konwencję chicagowską i załącznik 13, a z drugiej strony MAK mówi, tu powołuje się również na uzasadnienie złożone do akt, MAK mówi w swoim stanowisku końcowym, że strona polska zgodziła się na załącznik 13. I to potwierdza ten fakt, że sprawa ta powinna zostać wyjaśniona. Gdyż jedna strona mówi co innego, druga strona mówi co innego. Ale na pewno wiemy, że umowa ta została zawarta. I uzasadnienie pani prokurator jest zupełnie chybione w tym postępowaniu. I jeżeli chodzi o interes publiczny został naruszony, gdyż każdy obywatel ma prawo do zapoznania się z taką umową. I dlatego powinna ona zostać ratyfikowana i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Interes prywatny. Tutaj na ławie obok mnie siedzi również pan Andrzej Mela, pokrzywdzony w postępowaniu, który również reprezentuje w Okręgowej Prokuraturze Wojskowej w Warszawie. Jego interes prywatny został naruszony. On nie ma możliwości dostępu do tej umowy. Nie wie, w jaki sposób została zawarta, co jest treścią umowy. Także jest zarówno interes publiczny, jak i prywatny został tutaj naruszony. I powstała oczywiście szkoda. Szkoda jest widoczna na co dzień, w samym postępowaniu prokuratorskim, w postępowaniach cywilnych. Być może inaczej by ta sprawa przebiegała. Być może teraz już bylibyśmy w jednym, drugim sądzie Federacji Rosyjskiej i dochodzili odszkodowań na rzecz pokrzywdzonych. Dziękuję bardzo.